Dzień dobry, cześć. Czy masz ochotę na podróż do niezwykłego miejsca? Takiego, które jako cel często wybierają bardzo bogaci ludzie. Niektórzy uważają to miejsce za symbol współczesnego kiczu. Inni widzą w nim miasto przyszłości. Takie, które kojarzy się z mitem szklanych domów z przedwiośnia Stefana Żeromskiego. O jakie miejsce chodzi? Oczywiście o Dubaj. A dokładnie o reportaż Anny Dudzińskiej pod tytułem Dubaj. Zaraz opowiem o autorce i o samej książce, ale najpierw zachęcam do subskrybowania kanału i wspierania mnie łapką w górę. Dziękuję. Anna Dudzińska przez wiele lat związana była z Polskim Radiem. Jej radiowe reportaże często doceniano i nagradzano. W swojej karierze zdobyła m.in. Pri Italia wspólnie z Anną Sekudewicz za reportaż Cena pracy. Ta nagroda nazywana jest radiowym Oscarem. Obecnie również związana jest z tym medium, gdyż pracuje jako dziennikarka dla Radia 357 oraz współpracuje z podcastem Raport o stanie świata. Przez 4 lata była korespondentką Polskiego Radia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To dzięki temu pobytowi powstała jej debiutancka książka Dubaj – Miasto innych ludzi. Kiedy zerknęłam na tytuł znajdujący się na okładce, sądziłam, że trafiłam na modne ostatnio powieści o żonach szejka, ale nie bardzo pasowało mi to do profilu wydawnictwa. Okazało się, że w tym przypadku warto było zerknąć na to, co napisane zostało na ostatniej stronie okładki. Tam znajduje się mała podpowiedź, o czym ta książka nie jest i jaką drogę wybrała Anna Dudzińska, by nam opowiedzieć o Dubaju. Autorka trafiła do tego miejsca ze względu na swojego męża, który tam właśnie pracował. Ludzie, którzy nie są obywatelami Emiratów Arabskich, a przyjeżdżają tu na kontrakt, nazywani są ekspatami. Nie są to osoby pracujące fizycznie przy budowach czy jako sprzątaczki. Anna Dudzińska ruszyła za mężem, ale postanowiła, że zajmie się tym, co potrafi najlepiej. I tak została korespondentką radiową. Ekspaci, imigranci zarobkowi, którzy kojarzą się niemal z niewolniczą pracą, to dwa różne światy. Anna Dudzińska w swoich reportażach postanowiła poszukać naprawdę ciekawych osób, którzy znaleźli się w jednej z tych grup. Jednym z bohaterów jest pierwszy nauczyciel, który podjął pracę w pierwszej szkole w Abu Zabi. Od tego czasu, czyli od 1958 roku, w kraju wszystko się zmieniło. W ciągu kilku dekad nastąpiła tak ogromna zmiana, że trudno to sobie wyobrazić. Mieszkańcy Emiratów musieli zmienić tryb życia i z Beduinów stać się ludźmi osiadłymi, przebywającymi w jednym miejscu. Wciąż można znaleźć osoby, które w Emiratach były pionierami. Właśnie oni szczególnie interesują Annę Dudzińską. Poznajemy Joannę, która kocha konie i malarstwo. To ona opowie reportażystce o swoich pasjach, ale też o pierwszym emirackim malarzu. Anna Dudzińska snuje przed nami historie, które przybliżają nam nie tylko Dubaj, ale również ukazują ducha tego miejsca i okolic. Widzimy, jak złożona jest mieszkająca tam społeczność. Miejscowi Dubajczycy stanowią mniejszość w tym tygu kulturowym. Reszta przebywających tu osób pracuje w pewnym sensie dla nich. Dzięki opowieści pierwszego nauczyciela w Abu Zabi poznamy trochę historii. Okaże się, że mężczyzna po tym, jak stracił pracę nauczyciela, został cenzorem. Po latach Ahmed Hateb spisał swoje wspomnienia w książce Piasek, chaty i słona woda, ale tytuł wpadł w ręce cenzury. Tak historia zatoczyła pewne koło. Reportaż Dubaj na pierwszym miejscu stawia człowieka. Widać w książce naprawdę różne perspektywy. Są też relacje Polaków, którzy w tym miejscu pracowali. Wiele z opisywanych osób już nie przebywa w Dubaju. Trzeba bowiem pamiętać, że dla pracowników korporacji oraz imigrantów to miejsce tymczasowe. Kiedy skończy się wiza, w ciągu 30 dni należy opuścić kraj. Anna Dudzińska snuje opowieść tak,
jak przystało na radiowca. Ważny jest zmysł słuchu. Niemal słyszymy opisywane miejsca, na przykład hałasy wydawane podczas wyścigów wielbłądów. Wczuwamy się w pewne miłości słowa wypowiadane przez bohaterkę reportażu do konia Bubu. Anna Dudzińska nie pokazuje nam siebie, nie pisze z prywatnej perspektywy. Istotne jest dla niej, by opowiedzieć o kraju, o którym tak naprawdę nie mamy pojęcia. A ten reportaż uchyla nam pewnego rąbka tajemnicy. Pisarka nie komentuje, nie ocenia, sprawia jednak, że szybko uświadamiamy sobie, że to miejsce to prawdziwy tygiel kultur, taka współczesna wieża Babel. Warto się w tę opowieść zanurzyć, ale nie dla pięknego bajania, a dla poznania prawdziwych opowieści, nieraz zaskakujących historii oraz niezwykłych ludzi. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia innych recenzji. Jeśli interesuje Cię literatura faktu, to proponuję filmy Migot Ilony Wiśniewskiej oraz Krew Królów Jürgena Torwalda. Do następnego razu. Cześć.